Cześć kochani, dzień dobry. Plan był trochę inny, a właściwie nie było planu, bo 2-3 tygodnie temu wróciłem z Bali, a dzisiaj wylądowałem tutaj ponownie. No właśnie, jestem na Bali, bo w tej wyspie się zakochałem, a dlaczego to wam wkrótce powiem. Jest to magiczna wyspa, gdzie rozwój osobisty jest na każdym kroku. I mam nadzieję, chociaż nie planowałem nagrywać tego vloga, w samolocie na to wpadłem, że to co wam dzisiaj pokażę będzie się wam podobało. No dobrze, let's see. Let's see. Where I am? Powiedziano mi, że na pewno rozpoznam, kto na mnie czeka. That's me. Hello, yes. My friend. How yeah, are you? I'm here to Bali. Just one. Dotarłem do hotelu. Chciałem się wam czymś pochwalić, bo jestem tu na 30 dni. Na tyle też można wjechać na turystyczną wizę. Ale nie ukrywam, że więcej nie miałem potrzeby. Akurat muszę wracać do Polski przed 12 dniem stycznia. I spakowałem się w plecak o wadze mniej więcej 7-8 kg. Dokładnie w ten sam plecak, który spakowałem się jadąc tutaj jakiś czas temu na mniej więcej 2,5 tygodnia. Bo tak naprawdę planuję prać rzeczy w związku z tym bardzo niewielki. Ty mam też prawo jazdy międzynarodowe, to taka wskazówka dla was, bo z tego materiału może będziecie mogli dowiedzieć się jakichś wskazówek przydatnych dla was, jakbyście chcieli jechać na Bali. Prawo jazdy międzynarodowe, które bardzo łatwo wyrobić, kosztuje 35 zł, a mogę jeździć tutaj dzięki temu na skuterze. Wystarczy wpisać w Google'a bodajże obywatel.gov.pl. Międzynarodowe prawo jazdy, trzeba mieć zdjęcie, tam jest napisane jakie, wniosek, opłatę 35 zł. I właśnie swoje aktualne prawo jazdy. Dostałem je w ciągu doby, zazwyczaj dostaje się tego samego dnia maksymalnie do 3 dni roboczych. Lot na Bali trwał około 16 godzin. Tym razem poleciałem samolotem, który wyruszał rano i zauważyłem dosyć ciekawą korzyść z tego powodu, ponieważ byłem wyspany po nocy. Samolot wystartował o 8.45 z Warszawy i doleciałem polskiego czasu o 1 w nocy. A w związku z tym tak naprawdę to jest mniej więcej ta godzina. No 2-3 godziny wcześniej bym szedł spać, więc nie byłem zmęczony w samolocie, nie chciało mi się spać, nie musiałem się wyginać ze swoim ciałem, żeby chociaż na chwilę się zdrzemnąć. A dlaczego Bali po raz kolejny w ciągu miesiąca? Pierwszy raz, kiedy tu przyjechałem, nie spodziewałem się, że na każdym rogu będzie tak dużo wspaniałych rzeczy, które mnie interesują, to ważne, bo to moja perspektywa, czyli duchowości, rozwoju osobistego. Bardzo dużo restauracji, które mają bardzo zdrowe jedzenie, przynajmniej na takie wygląda. Jest to jedzenie wegańskie, jest to jedzenie również surowe. Wszędzie, co w chwilę, odbywa się jakiś warsztat, czy to medytacja, czy to yoga, czy to świadomy oddech, czy to ecstatic dance. Ecstatic dance wam, mam nadzieję, pokażę, bo muszę się na niego wybrać. To jedno z najlepszych doświadczeń, jakie tu przeżyłem. Byłem też na rebirthingu, czyli świadomym oddechu, który praktykowałem w Polsce i za każdym razem, kiedy kończę tę mniej więcej godzinną praktykę oddechu, płaczę ze wzruszenia, z wdzięczności, z poczucia jedności. Niesamowite uczucie. Pierwszy dzień na Bali, czas zacząć. Na razie jestem sam, ale wkrótce spotkam się z osobami, które poznałem tutaj jakiś czas temu, jak byłem. I mam nadzieję, że ta przygoda ze mną będzie wam się podobała. Na Bali najlepiej poruszać się na skuterze. Wydaje mi się, że najwięcej turystów właśnie na takim środku lokomocji się porusza. I oto moja fura. Koszt wypożyczenia takiego skutera to mniej więcej 20 zł. W zależności od tego, gdzie i na ile wypożyczacie. Bardzo ważne, żeby mieć na sobie kask. Ja akurat go mam tutaj schowanego, ale też bardzo fajną rzeczą jest to, czyli miejsce na telefon, miejsce na nawigację, ponieważ jednak nie znamy, ja nie znam przynajmniej tutaj ulic, więc dużo bezpieczniej będę się czuł, gdy będę miał nawigację. Warto pamiętać, że obowiązuje tutaj ruch lewostronny. Łukaszu, lepiej pójść do niż wcale. To, co mnie się tutaj bardzo podoba, to to, że we wszystkich ludziach, których spotykam, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty, widać miłość. Nie ma tu złości, nie ma tu agresji, nie ma porównania, bo ludzie wiedzą, że ja to ty, a ty to ja. A tak w Ubud wygląda większość tablic z ogłoszeniami. Transformamos el mundo, trayendo todo a la luz.
To, co teraz słyszycie, to śpiewanie mantr. Jest to forma tak naprawdę medytacji. Skupiając się jakże na tych prostych słowach mantry, pozwalacie odpocząć swojemu umysłowi, bo nie męczą was wtedy myśli. Uwaga, uwaga, kolejny dzień na Bali, ale w Polsce też się dzieją ważne rzeczy, bo właśnie przekroczyliśmy próg. Próg 100 tysięcy kciuków, czyli 100 tysięcy transakcji w aplikacji Play24, dzięki której w tym roku wspieramy WOŚP. A obiecaliśmy, że jak przekroczymy pierwszy próg, to robimy zadanie. Zadanie za pomocą tylko kciuków. Kto my? My, czyli Team Play. Ja zrobiłem swoje, każdy inne swoje, więc teraz zapraszam was na zobaczenie mojego pierwszego zadania. Będą jeszcze dwa, na przekroczenie 200 tysięcy oraz przy 400 tysięcach. Moi drodzy, ten materiał, który zaraz obejrzycie, jest efektem mojego wsparcia dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy razem z Play i aplikacją Play24. Plan jest taki, że mam nagrać coś za pomocą kciuka. Nie tylko ja, ale cały Team Play. Dlaczego? Dlatego, że przekroczyliśmy pierwszy próg, a są w sumie trzy progi. Ten próg to 100 tysięcy. Ja wymyśliłem sobie, że zagram kciukiem, no jak mogłoby być inaczej? Są święta, więc Last Christmas, a kciukiem na klawiszach, żeby było jasne, nigdy wcześniej na nich nie grałem. Dlatego wykonujemy zadanie kciukami, ponieważ w aplikacji Play24 to wy wykonujecie transakcje za pomocą właśnie kciuków. Tak naprawdę doładowując konto, płacąc rachunki, tak je płacimy. Jeżeli zrobimy to w aplikacji Play24, to wtedy Play przeznacza każdą na WOŚP przeznacza po złotówce z każdej waszej transakcji. A tu dwa razy? Dwa razy, tak. Nie. Patrz. Dobra. Wracam, dobra, wiem. Od tego zaczynałem? Tak. Dobrze, prawie, patrz. Stąd. Widzę ciemność. Nie wiem, co się dzieje. Zaczynasz stąd i od tego wracasz. No ja jestem po prostu boski. To było strasznie trudne. To powinno być napisane 3 godziny później. Dalej mówię. Kolejny próg już nie będzie wykonywany kciukami. Tam będzie się działa magia. Będziemy odgrywali pewne role. Jestem bardzo dumny ze swojej. Jak zobaczycie, to już będziecie wiedzieli, o co miałem na myśli. Więc naprawdę musimy dobić do progu 200 tysięcy. A jakbyście chcieli więcej szczegółów na temat akcji, to link jest poniżej. Wesołych świąt! A dzisiaj znajdujemy się w drugiej mojej ulubionej restauracji. Zobaczcie, jak ona wygląda wewnątrz. Cheese! Tak mogę pracować, a tu będę dzisiaj sobie jadł lunch. Nie ukrywam, że z takim widokiem mogę robić to naprawdę codziennie. O, jakby ktoś nie widział, to tu są pola ryżowe. Ale tu już jest remont. To ta restauracja, w której parę tygodni temu, jak byłem, zadziała się pewna bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie siedzieliśmy przy stoliku około 10 osób i zauważyłem po chwili, że zrobiły się trzy małe grupki i lekko podsłuchałem, na jakie tematy wszyscy rozmawiają. I muszę wam powiedzieć, że to było wspaniałe doświadczenie, ponieważ to był taki moment, kiedy pomyślałem, kurde, chciałbym móc się rozstroić, bo każda z tych rozmów dotyczyła rozwoju osobistego i była bardzo ciekawa. Nawet miałem taką sytuację, że zaczynałem jakiś kolejny wątek, powiedziałem do mojego przyjaciela jedno zdanie i wtedy się odwraca koleżanka Dagmara i mówi, poczekaj, skończę tylko rozmowę z Bellą.
I jak skończę, to wtedy ty dokończysz, bo mnie bardzo ciekawi, co chcesz powiedzieć. Naprawdę, to jest takie miejsce, że jeżeli kogoś interesuje rozwój osobisty, rozwój duchowy, to nawet na imprezie, na której tu byłem, w przepięknej willi, szedłem za parą akurat znajomych, znaczy jedna osoba była moją znajomą, a druga osoba już nie. Natomiast szedłem za nimi i oni również rozmawiali na tematy, w tym przypadku czasu, tak? Czy czas istnieje, czy nie, i wzajemnie sobie to tłumaczyli. Więc jestem zafascynowany, bo mam takie wrażenie, że w Bali jest to miejsce, gdzie naprawdę, nawet jak usiądę w takiej restauracji i powiem, słuchajcie, kurde, nie czuję się najlepiej, coś jest nie tak, nie mogę się odnaleźć, to są osoby, to wszyscy pewnie, naprawdę, bo to tak jest, którzy zadadzą konkretne pytania i postarają się dać ciekawe na to rozwiązania. Nie czułbym się skrępowany tutaj, robiąc taką rzecz, ale jest mi dobrze póki co, więc nie muszę o to pytać, natomiast ten komfort jest naprawdę bardzo przyjemny. Cześć kochani, dobry wieczór. Właśnie wróciłem z przepięknego miejsca, gdzie odbywał się sound healing, uzdrawianie dźwiękiem, gdzie prowadząca grała na różnego rodzaju instrumentach, a my medytowaliśmy. Wziąłem sobie z recepcji kartki, długopis i będę nad tym pracował. Naprawdę cisza jest przez nas niedoceniana i wszelkie nasze problemy zazwyczaj są zagłuszane. Nie chcemy usłyszeć tego, co jest w nas, a potem dziwimy się, że idziemy nie swoją drogą, że nie wiemy, dokąd mamy zmierzać, że nie czujemy się dobrze. A w tej ciszy, ja tutaj mówię o ciszy nie takiej, że nie ma muzyki wkoło. Ja mówię o takiej ciszy, gdzie wycisza się nasz umysł, uspokaja się. Ciekawe doświadczenie. Oddaje się pisaniu. Cześć kochani, dobry wieczór. Jestem w takim przepięknym miejscu, jak jest 30 minut od Ubud. Nazywa się Akasza. Dzisiaj jest full moon party. Przepiękne miejsce pod gołym niebem, gdzie nie ma alkoholu, nie ma żadnych używek. A wszyscy, zanim zaczęła się, nazwijmy to, impreza, medytowali, śpiewali. Teraz zaczął się ecstatic dance. Gdzie oficjalnie na parkiecie jest zakaz nagrywania, ale też zakaz rozmów. I to jest nieprawdopodobne dla mnie narzędzie do pracy nad sobą, bo pokazało mi za pierwszym razem, jak tańczyłem, że kiedy byłem w głowie i myślałem o tym, jak tańczę albo jak wyglądam, to automatycznie siebie kontrolowałem. A w momencie, kiedy udało mi się wyłączyć głowę i na pewno to, że nikt nie nagrywa, nie robi zdjęć, nikt z tobą nie rozmawia, pomaga jakby w tej sytuacji. Hello! I wyłączałem głowę, schodziłem do poziomu serca, to działa się magia. Naprawdę były to inne odczucia. Wiem, jak to zabrzmi, ale czułem się chwilą, czułem się muzyką. Coś niesamowitego. Dzisiaj akurat muzyka nie za bardzo mi odpowiada, nie jest to mój styl, ale magia. Naprawdę, różni się to od dyskoteki tak naprawdę tylko tym, że nie ma telefonów, nie ma alkoholu, nie ma używek, nie ma rozmów. Człowiek nie ma imponować komuś, tylko samemu sobie. Zresztą zobaczcie jedną parę, którą przed chwilą zobaczyłem, jak pięknie tańczy. Z olbrzymiej tutaj imprezy nagle muzyka przeszła bardzo spokojnie w tak zwany sound healing, czyli dźwięki gongów. Wszyscy albo się położyli na ziemi, albo bardzo wolno się ruszają. Nie będę już nic mówił, wejdę tam i wam pokażę, jak ta impreza przeinaczyła się w taki przepiękny klimat. Idę wam pokazać.
kończymy mojego vloga! Wypikamy to, moja przyjaciółka Dagmara, którą poznałem 4 tygodnie temu. Tak, dzień dobry. I już wszystko o mnie wie, czyli już przyjaciółka. Wszystko, musimy pogadać właśnie. Ciao, ciao!